Witam Państwa na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Jesteśmy w przededniu matur oraz egzaminów zawodowych oraz przededniu organizacji naboru na nowy rok szkolny. I właśnie w tej sprawie szczególnie chcę się zwrócić do naszych uczniów, którzy są uczniami oraz tych przyszłych uczniów, którzy gdzieś tam rozmyślają o tym, jaką szkołę wybrać. Zapraszam serdecznie do naszej szkoły, do szkoły nowoczesnej, szkoły, która o Was dba i która da Wam dobry zawód na przyszłość. Witam serdecznie, nazywam się Irmina Baran i jestem nauczycielem w tej szkole. Znajdujemy się obecnie w pracowni technologii gastronomicznej. To właśnie tutaj uczniowie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych sporządzają potrawy i napoje oraz rozwijają swoje pasje kulinarne. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem poszukiwanym zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy. Kierunek ten kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych. Myślę, że jest to kierunek skierowany głównie do osób lubiących kontakt z ludźmi oraz zainteresowanych zdrowym stylem życia, a w szczególności zdrowym odżywianiem. A więc kilka słów o zdrowym odżywianiu. Co to jest zdrowe odżywianie? Zdrowe odżywianie to dostarczenie wszystkich składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach. Jest to również zbilansowany jadłospis, który zapewnia poprawne funkcjonowanie organizmu, poprawia nawet procesy myślowe, a także wygląd skóry. Zdrowe żywienie to również lepsza odporność, a nawet wyższy poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia w organizmie. Bardzo ważną grupą składników odżywczych są witaminy, które powinny być elementem codziennej diety każdego człowieka. Zanim jeszcze wynaleziono i opisano witaminy, wiele kultur zdawało sobie sprawę z wpływu spożywanego pokarmu na funkcjonowanie organizmu. Już w starożytnej Grecji leczono kurzą ślepotę, która była skutkiem niedoboru witaminy A za pomocą spożywania gotowanej bądź też surowej wątroby zwierząt. Witaminy jednak znane są od zaledwie 109 lat. Zawdzięczamy to polskiemu biochemikowi Kazimierzowi Funkowi. To on właśnie jako pierwszy wyizolował z otrąb ryżowych substancję, którą nazwał witaminą. Substancją tą była witamina B1. Niedobór tej witaminy powoduje rozwój choroby zwanej beriberi. Choroba ta objawia się głównie drżeniem mięśni, kołataniem serca, a również prowadzi do zaniku mięśni. W skrajnych przypadkach prowadziła również do śmierci. Zanim wynaleziono i opisano witaminę B1, choroba ta pochłonęła wiele istnień ludzkich. Dlatego też Kazimierz Funk przez wielu nazywany jest odkrywcą eliksiru życia. W kolejnych latach odkrywano i opisywano pozostałe witaminy, co przyczyniło się do niemalże całkowitego wyeliminowania takich chorób jak krzywica, szkorbut czy kurza ślepota. Widzimy więc, że witaminy w żywieniu człowieka pełnią bardzo ważną i istotną rolę. Potwierdzeniem również są słowa węgierskiego lekarza, noblisty: witamina to substancja, która czyni cię chorym, jeśli jej nie zjesz. I rzeczywiście tak jest. Organizm człowieka poza pewnymi wyjątkami nie potrafi sam wytworzyć witamin, dlatego muszą być one dostarczone w pożywieniu. Takim wyjątkiem jest witamina D3, która wpływa na strukturę kości. Witamina ta wytwarzana jest w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Kolejnym ciekawym przykładem jest witamina K. Jest to witamina wytwarzana przez nasze bakterie jelitowe. Głównym źródłem witamin, a także składników mineralnych i błonnika są oczywiście świeże owoce i warzywa. Myślę, że doskonałym sposobem na dostarczenie tych wszystkich drogocennych składników do organizmu jest picie smoothie. Dlatego też dzisiaj przygotowałam propozycję smoothie. Do sporządzenia smoothie potrzebne będą sparzone liście kapusty. Pamiętajmy, że kapusta to doskonałe źródło witaminy C i wapnia, a tam gdzie witamina C, tam lepsza odporność. Oprócz tego potrzebować będę jabłek, które pochodzą oczywiście z naszych leśniańskich sadów. Owoc pokrojony, rozdrobniony owoc mango. Pół ananasa. Liście szpinaku, które są świetnym źródłem kwasu foliowego i żelaza. Polecane są głównie kobietom w ciąży, gdyż kwas foliowy
umożliwia prawidłowy rozwój układu nerwowego płodu, a żelazo zapobiega rozwojowi anemii. Możemy również wykorzystać opcjonalnie naturalny miód, jeżeli ktoś lubi bardziej słodkie napoje owocowo-warzywne. I jeszcze woda. Zabieramy się więc do pracy. W pojemniku blendera umieszczamy wszystkie składniki, a więc kapustę, cząstki jabłka, mango, ananas, około 200 ml przegotowanej, niegazowanej wody. I jak wspomniałam, opcjonalnie można dodać łyżeczkę miodu, jeżeli ktoś woli bardziej słodkie napoje. Dodajemy. Szpinak zostawię sobie na później. Przystępujemy więc do miksowania składników do chwili uzyskania gładkiej konsystencji. Przygotowane smoothie rozlewam do szklanek do połowy wysokości. Do pozostałej części smoothie dodajemy teraz liście szpinaku. Liście szpinaku znajdują się już w pojemniku blendera, a więc zaczynamy blenderowanie. Powstało smoothie o pięknym zielonym zabarwieniu. Przelewam je więc do szklanek ostrożnie po ściankach, żeby warstwy kolorów nie wymieszały się. Ostrożnie po ściankach. Smoothie praktycznie jest już gotowe. Można ewentualnie udekorować je jeszcze. Ja w tym celu użyję jagód goji. Do dekoracji użyję jeszcze cząstek limonki. Jeszcze tylko słomki. I nasze smoothie jest gotowe. Mam nadzieję, że dzisiejsza propozycja zainspirowała Was do komponowania własnego, niepowtarzalnego smoothie i zachęciła do odwiedzenia naszej szkoły. Zapraszam serdecznie.